Siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Xitasek i dzisiaj pomyślałem, że skoro widzieliśmy Megaterium chyba poprzednim albo jednym z tych poprzednich odcinków, jakie były, to sobie oswoimy je, już żeby się ekspiło powoli. 76, ale chyba że znajdę na Redwoodzie jeszcze jakiegoś lepszego oswoimy. Nie to. Wezmę sobie klatkę, zrobię najpierw, bo trudno jest bez klatki bardzo dofajać, bo ciągle trzeba biegać za nimi. A klatka akurat tak dużo nie kosztuje jakoś, więc tylko muszę sobie wziąć kamienia. Okej. Tutaj dwie bramy. Bramy? No bramy. I framugi. Tam, nie wiem. O nie. Zapomniałem. Co wziąć, czego brakuje? Wood i stone. Okej. Nie wiem, czy to nie będzie cały stone kosztowało nasz. Dwie jeszcze, no i elegancko. No, w sumie jednak nie całe stąd. Prawie całe. Ale zawsze coś tam będzie i tak nie będzie trzeba zbierać aż tyle. Chociaż w sumie to jest. To jest kwestia jednego walnięcia w kamień z drugiej strony. W ogóle, jest tu coś jeszcze? A, chyba że tak. Co tutaj dać? Wagę, bo. Uwaga, będzie najlepiej. Co jeszcze wziąć? Kuszę mogę sobie naprawić przy okazji w sumie. Okej. Kusza jest. Kraftować nic nie trzeba, więc. Piecy. Ogólnie wsadziłem tutaj drzewa, żeby się charcoal robił z tego. Bo się przyda kiedyś na gunpowder i naboje się będzie robić z tego. A drzewa to tam łatwo zdobyć drzewo bardzo, więc. Poukładam na szybko, o. Ale to sobie już po Megaterium poszukam jakiegoś lepszego poziomu. Jeśli nie będzie, to polecę sobie w tamto miejsce i. No więc wróciłem i nie znalazłem żadnego dobrego poziomu tam na Redwoodzie Megaterium. Znalazłem tam jakieś dwa, ale były, nie wiem, chyba nawet 20 nie miały, więc pomyślałem, że nie będę brał. No bo w sumie w porównaniu do 72 to jest nic. Najlepiej by było, jakby był jakiś setny, albo 140, ale niestety. Najlepiej, żeby był. Albo tak. To procent nie wejdzie, bo to tak za duży jest. Czy tędy wyjdę? Wyjdę, okej. O Jezu, wystraszyłem się już. Nie tu niestety, nie tu, nie tu. Ty musisz iść tutaj z tyłu. O, okej, ustawiło się ładnie. Chyba. Oj, nie tak, nie tak. Niestety zrobiłem lekko, ale.
Okej, okay, jest, jest. No. Tylko najlepiej... Aj. Chociaż nie wiem, czy nie załatwił już tych kompi. Okej. Okay. Ogólnie nadal ma der, bo są różne zwierzęta, które się najbardziej nadają na różne bossy. I ogólnie na Bradmother najlepiej, żeby pójść na Megaterium tam ile się chce, do 20, bo mają boosta, nie wiem razy ile, ale ileś tam do damage'a mają, dodatkowy boost, plus do otrzymywanych obrażeń mniej otrzymują, ale też nie wiem o ile. Wiem po prostu, że się bardzo opłaca. Na Megapithecusa najlepiej Spino albo Rexy, ale chyba Spino. O nie, o nie, o nie, o nie. Który masz level? Jest, nie, 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 pięciu. I jak mówiłem, na Gigantopithecusa jest Spino, a na Smoka najlepiej Teryzino, bo ogólnie na Megapithecusa nie wiem czemu, ale na Smoka najlepiej Teryzino, bo Smok ma dodatkowe obrażenia do mięsożernych wino, a dużo osób chodzi tam Rexami i mówią, że wystarczą ulepszone siodła i tyle. A najlepiej jest Teryzino, ulepszone siodło i jeszcze najlepiej, żeby było rozmnożone. Tak jakby ktoś chciał wiedzieć. Niestety nie jest jakiś 140 ten level, ale trzeba będzie oswoić. Najlepiej, żeby male był jak największy i female jakieś tam... Kurczę. I female jakieś tam mniejsze nawet. Female zazwyczaj... Znaczy nie zazwyczaj, ale... Przykładowo z gigami to najlepiej, żeby male był jak najlepszy, a female to byle jakiej po prostu trzeba rozmnażać, dopóki nie będzie jakiegoś fajnego poziomu, bo... O, niestety trafiłem, kurczę. Plus 29 leveli. Efektywne 81%, no niestety. Statystyki to nie wiem, chyba nie powalają. Nie znam się na tym. Zapomniałem jak udek w sumie wziąć. Także ja chyba polecę po jagódki szybko i się za chwilkę widzimy. Także Megaterium nam się już oswoiło, więc... O, setny poziom, czyli w sumie jest nawet dobrze. Ja sobie szybko muszę wziąć, schować do Pokebola i... Nie wiem, uciekać stąd, że tak powiem, bo zapomniałem sobie zbroi wziąć. O, jagódki właśnie. Dużo, a nie dużo zjadł. Tyk, zniszczę sobie to, bo i tak... Jeśli będzie tutaj używane, to i tak się zrobi nowe na wszelki wypadek, bo... Zrobię sobie dwa. I jedno już będą. Na wszelki wypadek. W sumie... w tą stronę. Bo nie widziałem jak mapa idzie. W sumie można jeszcze sobie coś oswoić, bo odcinek nie trwa jakoś długo, bo patrzyłem ile i także było z pół godziny, można sobie coś oswoić pod chatą, jeśli jest. Coś, czego nie mamy jeszcze. O, nie, a jednak jest mi zimno znowu. To tak, raz tak, raz tak. Zobaczymy sobie, co w zrzucie jest. Pistolet, a kiedyś się go rozłoży, jak zrobimy ten grindera.
Ogólnie zapomniałem zbroi z chatki, jak byłem po Jagódki, bo naprawiałem sobie zbroję, bo mi się zniszczyły spodnie i buty bodajże, bo Tyle Koleo mnie zaatakowało i rozwaliło mi. To sobie naprawiłem, ale zapomniałem wyjąć. I zbroi nie mam na sobie w ogóle. A jeszcze chwilka. I będziemy w domu. Tutaj jest godzina trzecia, czyli za chwilkę będzie już się robiło jasno. A, nie będzie mi zimno bez pochodni, więc... Tam w sumie są góry, dlatego było zimno. Patrzcie, mam gamę Tak, mam 2,5. A jakbym miał 3, to by było coś widać. A nie, bo jeszcze deszcz pada, chyba że tak. O, sobie wezmę, napełnię bukłak. W sumie kantynę. A to jest tutaj. Postawię sobie tutaj, bo jest tu lustro. O. Sięga, sięga. Elegancko. Już level dostał jakiś, więc dobrze. Ale nie mam na Megaterium chyba odblokowanego i zrobionego, więc... I Megaterium. Megaloceros tu jest, to nie, nie. Ja, tu jest Megaterium. Tu jest, możemy zrobić, więc luźniutko. Ja sobie tutaj odłożę stoł na budowlę tu, więc tak. Trofeum i broń, to tutaj można pistolet. No i dobrze. Jagódki sobie zostawię, bo jak będziemy sobie stawiać, co jagódki będą potrzebne, to nie będzie trzeba iść już po to. Znaczy po jagody. A, w sumie wezmę sobie to siodło. I zbroję przy okazji. Nie wiem co dać, w sumie nie wiem, wezmę do 1000 staminy i dalej w HP i w damage'a. W następnym odcinku chyba będziemy przebudowywać domek. Tak mi się wydaje, bo kamienny chciałbym zrobić, plus przedłużyć go trochę tutaj. To będzie chyba najlepszy sposób na to. To by się wyburzyło i przedłużyło się tam. Taki pomysł mam mały. O. To my się widzimy, jak będzie dzień. I sobie coś. Już jest dzień, więc wracam i w sumie pomyślałem, żeby sobie przetestować. Aj, jaki damage i tak dalej. Nie wiem, ma jakieś ataki. Tylko dwa ataki ma, po lewym i prawym przycisku myszy, a L2 i R2 na konsoli. A na Xboxie nie wiem jak jest. Na dodę chyba nie wiem czy nie będzie mniejszy damage, bo... No, szału to za nie ma. Która szósta jest.
pójdziemy tutaj sobie i zobaczymy, co do oswojenia mogłoby być. Bo skoro mówiłem, że coś oswoimy, to w sumie coś trzeba by oswoić. Nie wiem, tutaj powinny być iguanodony i tak dalej, ale nie wiem, czy będą. Lilo to nie. Tak, faktycznie 62 zadaje. O! Więcej zadaje tamtym drugim. Ja ten chciał zobaczyć, jak by było na pająkach i tak dalej, ale musiałbym do jaskini pójść jakieś. Jakoś tak mrocznie przez te chmury. Tutaj nic. Ja sobie tutaj zejdę. Zobaczymy, co jest. Chyba, że tutaj do lasu. O! Mnóstwo fajberu zbiera, co założyłem teraz. Karbony mysa nie. Ale nie obraziłbym się za jakiegoś takiego iguanodona, przekonało właśnie, jak mówiłem. Trzeba dodawać staminę. ...1700 fiberów. Uhuhu! Przydałoby się oswoić tak jakiegoś tak na 150, żeby miał taki... O, tutaj są... Notka powinna tu być. Żeby miał taki 200 najlepiej, nie? Ponad, wtedy by miał jakby na 150, to by miał 220 któryś level, z tego co pamiętam. Nie ma tu notki? Czy ją zebrałem? A, o, teraz zebrałem. Teraz przydałoby się coś pozabijać na szybko, żeby nie zmarnować. Oviraptora nie, dziękuję. Dużo wagi ma i to jest plus w sumie. I tak tym się nie bardzo, żeby przemieszczać gdzieś, ale i tak dużo wagi, no to dobrze. Czyli póki co najlepiej będzie, żeby tak ekspić. Dużo, o, dużo. Wezmę berry, wyrzucę. Okej, okay, i teraz seed i seed. Co? Wezmę, nie wiem. Dobra, do wagi bez sensu dałem, ale... Tu i 4 poziomy do damage'a. Wrzucę na szybko. Tak, dużo bardzo dostaję za zniszczenie takich krzaczków, więc... Cztery już, cyk. Chyba nic nie oswoimy już w tym odcinku. Ojoj, trochę lagi.
nie, wydawało mi się chyba. Tak, 25, bo to było połowa, ja myślałem, że ogólnie na. A w sumie tecza mam za dużo, więc. W sumie nie wiem, wszystko mogę wyrzucić. Przydałoby się teraz coś pozabijać. Przykładowo. Fajnie się broń do Celestium. I jak teraz tutaj jest? 129, a tym drugim atakiem 190. Nie wiem, chyba jest Gites. Wiadomo, że trochę mniej zadaje, tak czasem na mniejsze dino. Nie wiem, czy nie łatwiej było i tak zbierać. I tak to się zrespi od nowa, bo tutaj się nie buduje, więc... Okej. Na bossa to tak najlepiej... Znaczy nie najlepiej, najlepiej to żeby wziąć full dino i rozwalić na easy. Ale tak wystarczą. Z takim megaterium to musiałyby być 2, 3, 4. Dzika oswoić trzeba będzie, żeby coś leczył. Oczywiście. No i jakiegoś dodo, żeby kierował całą akcję. Boss bez dodo to nie jest boss. Najlepiej, żeby nie uderzyć w Bronto. Co tutaj jest? Nadal żółw, jakieś tam zwierzęta niepotrzebne, póki co. Czyli wychodzi, że dzisiaj sobie po prostu oswajamy i ekspimy. Fajne jest to, że może chodzić i bić. W sumie to nie ma jakiegoś problemu, żeby stać i bić, ale zawsze jakiś plus. Czymś się przyda przykładowo. I chce coś uciekać, jakiś gracz przykładowo, choć wątpię, żeby Megaterium gracza gonić, ale przykład podaję. A, tego się nie da zbierać, okej. Okay. Jest Iguanodon. Pięćdziesiąty szósty. Na szybko można sobie oswoić, to nie ma problemu. Pamiętajcie, jeśli Iguanodon z dwóch łap stoi już na czterech, to znaczy, że niedługo uśnie, bo to znaczy, że chciałby uciekać, bo jak na czterech łapach jest, to ucieka. Taki tip, pro tip. O, szkoda teraz, o. I
teraz przykładowo, o, wyrzucę sobie to, wezmę cały stack, elegancko. Po co mi skóra? Mogliby niektórzy zapytać, to ja sobie pomyślałem, że sobie zrobię siodło na iguanodona już. Tylko nie byłem na jakimś dużym levelu, więc nie będę sobie wyszukiwał z tego, czyli no Gallimus iguanodon, no na 30 to brakuje. Dlatego co to nie. A tak 80. O. No i już. Coś łatwo się robi to siodło. W sumie jakiś plus to jest. Tak, wezmę do 10 tysięcy HP i będziemy ładować w damage'a. To myślę, że to będzie najlepsza opcja. Teraz. Teraz póki jest tak póki mało czasu zostało do końca tego expa, on jest razy ile? Nie wiem. Razy dwa na pewno, nie? Bo to jest lepsze niż razy dwa, ale po prostu. I w sumie, skoro tutaj jesteście, jeśli ktoś dotrwał, to teraz napiszcie w komentarzu, czy nie przemieszczać się tylko wyverną, tylko przykładowo robić odcinki, gdzie idę po jakieś dino, ale nie wiem, na Iguanodonie, na Sabertoothie, na, nie wiem, Karno jako swoje przykładowo. To to w sumie może być ciekawiej niż tylko latanie wyverną. Dobrze, jeszcze 20 sekund klepania. Znaczy no, 16 już. No i pyk. Tak. I teraz tylko w damage'a. Ładujemy. Ile zadajesz? 215 albo 140. Ja i tak na tych... na dino... na pająkach i tak dalej. Nie wiem jak... nie wiem jak je nazwać. Po prostu na pająkach... boost jest, no to... o wiele większy damage jest. Przygotowało z 800, 1800 widziałem, że zadawało czy coś takiego. Nie wiem jaki wyjdzie ten odcinek, jakiej długości, ale tam widziałem, że jak cięcia robiłem, to były krótkie i tak, więc pół godziny test. Jeszcze jedna jagódka. Może nie jakiś duży level, ale to się oswoi z czasem, jakiś większy. Okej, okay, mamy. Księciunia, mistrzunia. Teraz tak biega. Jak się włączy dwie łapy, no to widzicie, jest różnica. Skakać może? Nie, może skakać tylko tak, no. Ale jest taka różnica, że... jak na czterech łapach stoi, nie, na tym lepiej nie, na... o, raptor. No jakiś... demon damage'a to nie jest. Ja może lepiej będę uciekał, bo... damage to nie zadaje wysokiego.
Dobrze, wracamy sobie na chatę. Szybki jest w sumie. Tysiąc HP niech będzie. Speeda 2. Nie wiem, jaką to różnicę dałoby 2. Chyba niewielką, to nie będę już więcej dawał lepiej. Taki plus jest, że naj... O, trudniej się na konsoli używa, ale... O, taki plus, że można sobie strzelać. Dobra, chowam to. Meduzy są, to trzeba szybko. Szybki nawet w wodzie jest w sumie. Tak zauważyłem. Polecimy, znaczy nie polecimy. pobiegniemy sobie tędy. Bo będzie szybciej. I w sumie mógłbym się przeprowadzić do oazy. W oazie jest fajnie się osiedlić, bo można puścić dinki na wanderinga. To mogę mieć dwie bazy przykładowo, tutaj i tam. Bro, to się zrespił. Oj. No to dzisiaj sobie oswoiliśmy. Megaterium takie eleganckie. O, wezmę, użyję. I Iguanodona. Więc ja się już z wami żegnam. Zapraszam do... zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, żeby być na bieżąco z filmami, bo póki co lecimy z daily. Nie wiem, ile mi się uda trzymać to, bo póki będę nagrywał, a jakoś długo się nie nagrywa, więc nie wiem, długo może to trwać. No i ja się po prostu z wami żegnam. Siema.